Szanowni Państwo, już w najbliższy weekend 22 do 24 listopada rozpoczyna się we Włocławku pierwsza edycja akcji Włocławek za pół ceny. Akcji, którą mamy nadzieję uda nam się wprowadzić w naszym mieście cyklicznie. Do pierwszej edycji zgłosiły się 53 podmioty, czyli jest to liczba, która naprawdę nas zadowala. Łącznie punktów otwartych będziemy mieli ponad 60, czyli widać, że zapotrzebowanie ze strony zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców jest bardzo duże. Akcja jest organizowana przez Włocławskie Centrum Biznesu przy współpracy z Patrykiem Ciechanowskim ze Spoko Cafe. Pozwolę sobie teraz przekazać głos Patrykowi, który opowie o szczegółach akcji. Witam serdecznie. Co jest ciekawe, akcja wyniknęła bardzo spontanicznie, po prostu po zamieszczeniu posta gdzieś w serwisie Facebook. Bardzo, bardzo mocno zaangażowały się w to różne osoby związane z włocławskimi firmami. Zaczęły wszystko udostępniać, pojawiły się komentarze, w których te osoby wskazywały, że chętnie wzięłyby w tej akcji udział. Następnie skontaktowaliśmy się właśnie z Jakubem, porozmawialiśmy i uznaliśmy, że wspólnie fajnie byłoby tą akcję zorganizować jeszcze w tym roku. Tak? Były plany też na przyszły rok, ale uznaliśmy, że skoro już jakby dużo szumów wokół tej akcji się zrobiło, to będzie super zrobić to jeszcze teraz. Jak to się mówi, wszystko działo się na wariackich papierach, z tego względu, że za chwilę mamy okres świąteczny, tak naprawdę, który zaczyna się już od grudnia, od początku grudnia, więc musieliśmy zrobić tą akcję w listopadzie, mieliśmy na to około miesiąc, myślę, że chyba nawet niecały, nie? Na szczęście udało się zrobić, bardzo dużo firm się w to włączyło, ponad 50 podmiotów. Myślę, że to jest dobry też prognostyk na przyszłość, ponieważ kolejne firmy, mimo że już zamknęliśmy rekrutację, dalej się do nas zgłaszają. Wiele firm zapowiedziało również to, że jeżeli ta akcja okaże się sukcesem, to bardzo chętnie włączą się w nią w przyszłości. Jakiego rodzaju placówki weszło w tę akcję? Wszelkiego rodzaju, począwszy od restauracji, kawiarni, poprzez placówki usługowe, salony kosmetyczne, salony fryzjerskie, barbery, żłobki i tak dalej. Wiele różnych placówek, cały przekrój. Weekend, czyli sobota, niedziela? Piątek, sobota, niedziela, tak. 22, 23, 24. Chyba wtedy jest handlowa akurat też? To znaczy tak, bez względu na to, czy niedziela będzie handlowa, czy nie handlowa, to akurat nie stanowi dla nas problemów, ponieważ część punktów jest prowadzona przez osoby prywatne, przez właścicieli i oni również wtedy mogą stać za kasą. Bardzo ważne założenie tej akcji jest takie, że każda z firm, która chciała wziąć udział w naszym wydarzeniu, musiała przygotować ze swojej standardowej oferty minimum 3 produkty, których cena została obniżona o połowę, czyli dokładnie o 50%. Większość firm przygotowała ofertę wykraczającą ponad to niezbędne, wymagane przez regulamin minimum. Także to też nas bardzo cieszy, bo to też jest pewna forma wyjścia przedsiębiorców w stronę właśnie swoich potencjalnych klientów. Tak jak mówiłem na początku, chcielibyśmy, żeby to była akcja cykliczna, żeby to było wydarzenie cykliczne. Mamy nadzieję, że uda nam się podobne wydarzenie organizować w Włocławku raz na kwartał. No i również mamy nadzieję, że z wydarzenia na wydarzenie tych firm, które z nami współpracują, które angażują się w ten event, będzie coraz więcej. Mamy taki ambitny plan, żeby w przyszłej edycji tych firm było już ponad setka. Także no, miejmy nadzieję, że nam to wszystko wypali. Na chwilę obecną, tak jak powiedziałem, mamy 53 firmy, ponad 60 placówek. Pełna oferta dostępna jest na fanpage'u i przy wydarzeniu Włocławek za pół ceny. Także zapraszam wszystkich do zapoznania się z ofertą. No i przede wszystkim zapraszam do skorzystania z usług firm, które biorą udział w akcji.